robi się coraz bardziej popularne, ale właściwie dlaczego? Jakie są korzyści biegania z wózkiem? Zacznijmy od dziecka. Jakie są korzyści dla dziecka z biegania z wózkiem? Pierwsza to taka jak z normalnych spacerów, czyli wychodzenie na świeże powietrze, hartowanie, dotlenianie się i też to, że taki spacer lub bieg nadaje rytm dniu dziecka. Druga rzecz to to, że przebywanie z rodzicami, takiej większej ilości jeśli chodzi o przebywanie na powietrzu, dlatego że dla osób biegających praktycznie nie ma złej pogody, więc wychodzą częściej. I po trzecie, dziecko rosnąc obserwuje właśnie taki sportowy styl życia i myślę, że to może być też taki wzorzec do naśladowania później, gdy dziecko już będzie większe. A jakie są korzyści dla rodziców? No przede wszystkim jest to forma aktywnego spędzania czasu z dzieckiem, czyli nie trzeba rezygnować z treningów biegowych, co dla wielu osób, no można powiedzieć, by było problemem, jeśli musieliby odpuścić bieganie. Po drugie, myślę, że jest to też taka integracja rodziny, bo jeśli biegają oboje rodzice, to mogą sobie biegać w trójkę z dzieckiem. Może biegać sama mama, a często też jest to tak, że biega sam tata, no i przez to też odciąża mamę, która może w tym czasie sobie po prostu odpocząć. I kolejna rzecz to to, że bieganie z wózkiem poprawia wydolność i formę biegową, więc jest to też taka korzyść treningowa. No więc spacery czy bieganie z wózkiem? No jeśli o mnie chodzi, oczywiście wybieram bieganie. Thank you.